Hej, hej! Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich fanów taktyki i strategii w wykonaniu ekipy w Rainbow Six Siege. Zapraszam i dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Bawcie się dobrze. O, i teraz gramy po ciemku. Nice. Fajnie. Jak się czujesz, Kromek? Bezpiecznie. Zejdź mi stąd, no. Rocky... A może byś tak rozwalał drony, a nie strzelał weter? A nie strzela weter. Weter nie można strzelać. Kto mnie postrzelił? Nie ja. Ja robię dziurę. Ktoś kurde robił dziurę po drugiej stronie. I mnie przez... Normalnie widzieliście mnie... 15 HP dostałem, no. To za szubrawiec. Też mogę wam dziurę zrobić? Nie jestem pewien, czy chcę wiedzieć, co masz na myśli. Po tym, co ja tu słyszałem, to... Ła! Nie ma, gdzie do ich jego strzelać. O, w dupę. Wios. Leżę. Ale w ogóle taka agresja w grabie. I panowie nie kupcie. Jestem, czy ten karabin wystawiony na... Kąd dostałeś? Snajper jest w tym, w tej budce, tej, na przestrzał, w tym korytarzu. Tam, gdzie Rocky zabiłeś tamtego typa. Dobra. Podniesie mi ktoś? Murzyn tam jest. Kurde. Gdzieś tutaj z okna, z tego pokoju dziecięcego. Z dziecięcego, no. Jest w pokoju dziecięcym koleżka. Źle do niego strzelałem, kurde. Niestety. Ja skanuję pokój dziecięcy. Tak, uważaj, bo tam koleś jest. Niech się mu się kolana ruszają. Gdzie on jest? No gdzieś tam jest, on tam chodził, wiesz? Dopadłeś go czy coś? Próbuję go dobić, wiesz? No i tyle by było. Z zewnątrz go mnie zawił. Okno. Murzyn, okno po lewej. Wszedł, ale się położył. Na punkcie jeden. Zraniłem go, Rok, weź go dobij. Kogo? Którego? No tego, który do siebie z dziecięcego. Dwóch bajek strzelało do mnie. Aha. Okej, dobra, to potem. Masz jeszcze 3 miny, sochnowi. Ty mi tu chyba po schodach idzie. Ja wiem. Kurde, skubany tak... Właśnie czułem, że mnie minął, ale nie byłem tak... Mi tak chyba... Dobrze mówiłem po schodach? Tak, mówiłem, dobra. A dziwne, bo go nie widziałem w tych moich dziurkach. No widzisz, czasami dziurki są zdradliwe, że no, może kurde to być jednak ten... może to być jednak jakiś na przykład wampir. I cię zakleszczyć. Co? Już sorry, tego się nie spodziewałem kompletnie, wiesz? Ta analiza dosyć... Nie zrozumiałem, co chodzi. Wampir cię zawsze może zakleszczyć, wiesz, to jest jednak sensowny argument, nie? Za nim czemu... I może nawet w dziurze, no. Cholera wie. Zakleszczony wampir w dziurze, no to dobra, okej.
garażu. O nie, Yuhi, byłeś jak to możliwe. Ja byłem tak blisko. Widzę, że oni... kurde, Thatcher by się przydał, bez kitu. Trzeba brać Thatchera zawsze na takie akcje. Ej, ale ludzie, nie mówcie mu... A kurde, dobra. Nie wyciszyłem, sorry. Dobra miejscówka? No ale przynajmniej mamy przynajmniej wiedzę na temat tego, kto tam jest. Rocky, muszę ci się do czegoś przyznać, wiesz, bo będzie to gryzło. Ja tutaj śmiechałem z ludźmi na live'ie, ale ci powiem, co ci powiem, że tak naprawdę to ja cię postrzeliłem w stopę. Tak widziałem, no. Bo rozwalałem drona i akurat byłeś na linii. Niech ktoś rozwali te drzwi za to. I'm on it. Ale po lewej, po lewej. Ty chciałeś mi zrobić w jajo? No te po lewej mówię, no. Ale no są pod napięciem, stary. Te po lewej też? No tak. Czekaj, nie. Te po prawej są mutowane, a te po lewej pod napięciem. Nie zniszczona powierzchnia tu jest. Ale bo złego używasz. Masz używać tego pod kółkiem, a nie pod G. No któreś są pod napięciem. Ale dobra. No, tutaj po lewej nie jest pod napięciem. Dobra, to wybijam. To go. Za łódką. Może nie wchodź. O! Flash, bleko. Może dobry miał plan. Czego ty na murzynę? Bo miałem piękny... Pole do popisu w strzelaniu. Dobra, ja spróbuję od środka gdzieś wyjść. Kurde, nic nie widzę przez tego smoka. Jest jeden out. Drugi out. A, trzeci mnie załatwił. Po prawej jest kilku. Wrzucam ładunki z sufitu. Z trzech było po prawej za prawą. No. Dwóch zabiłem, jeszcze jeden. Został dwóch. Kurde, aż mi się teraz przypomniały czasy, jak jeszcze chodziłem na paintballa. Paintball jest fajny. Four last stop standing. No z prawej. Uch. Mi się wydawało właśnie, mnie zabił z prawej. Z prawej za ścianką. Przyjść drona. Hostile activity. Resume securing the container once the threat is neutralized. Yes. Secure the biohazard container. Może się zrobiło. Ostatnią kulą. Dobrze. O kurde, Felek, faktycznie było blisko. Strasznie się zrobiłem aktywny, to jest niedobrze. To się źle dla mnie skończy. Co bierzemy? Ja ubiegłem Seto i się cieszę. To się cieszę, rękawiczki zakłada, zaraz będzie. Ale co my tutaj zakleszczał coś? Jedną bombę tylko, nie? Tak. Ja wziąłem bandyta, bo to. Bandyt jest spoko. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Miota nie mamy, nie? A co by na to, żeby wzmocnić jedne drzwi, a w drugich zostawić ten dziurę? Żebyśmy ich zaskoczyli tutaj, a nieważne. Chociaż uważam, że plan był bardzo dobry. Ktoś pójdzie na górę wzmocnić sufit? Ja już będę wzmacniał. Wzmocnione? Znaleźli? Dobra, super. Czekaj, tu może... Z niewłaściwej strony dałeś te ładunki. Specjalnie, wiesz? Od zewnątrz? Tak. Okej. Ktoś nie wziął tego. Ktoś nie wziął tarczy. Ja nie wziąłem. Out, Romek. Kurde, no. Ganuję. Co za typ.
Co się stało? A dorwał mnie tam obok Seto prawie. Bo nie pod, przez tą dziurkę. No. Nie! What? Rozwalił mnie. Glas. A, dobra. Glas tam jest, zaraz przy tych, przy drzwiach garażowych. Kurde, sprytnie walą. Za sprytnie. Jak na mój gust. Jeden jest od kuchni, idzie po schodach, będzie szedł. Okej. Okay. Rozwalił kamerę. Jestem w pralni. Dymne do pralni poszły. Do sali ćwiczeń, no, jest... Dym. Do sali ćwiczeń, znaczy. Idzie po schodach od kuchni na dół i dym poszedł też do sali ćwiczeń. Więc dwóch rozwalił. I tam pilnuje, więc... Nic się nie powinno przedrzeć. No jest w siłowni, nie? Na schodach leży zraniony. Jest jeszcze w siłowni. Kromek, to nie było mądre. Chyba chodzą nam nad głową, szukają tego. Ładnie uchi. Okej. Skąd to wystrzeliście, czy na dworze było? Tak, to chyba Murzyn chyba strzela. Na schodach. Tutaj. Położyła mnie, Aszka to jest. Wybiegła, uwaga. Dobrze. Aisu! Tak, chciałem właśnie szybko wbiec, żeby cię, bo wiedziałem, że będzie chciała cię dobić. No, bez strat, panowie. Bardzo, to bardzo dobra gra. To była taka dobra gra. No. Wszystko mi kogoś wyznaczyło. Sionie, to już może jakby się chciało zrobić taki naprawdę po najmniejszej linii oporu drugi komputer do streamowania, to jest wydatek jakiego rzędu mniej więcej, bo szczerze mówiąc jestem totalnie zielony. Myślę, że z 2500. No, bo tam nie trzeba, rozumiem, ładować wszystkich rzeczy na maksa, tylko niektóre rzeczy chyba mogą być zupełnie po najmniejszej linii oporu, prawda? Bo nie wiem, czy tam jest procesor, czy karta graficzna, procesor chyba. Znaczy, nie? Procesor, karta graficzna też się tam jakaś przydaje, ale to też nie ma jakiegoś takiego dużego znaczenia. Są na górze. Okej. Okay. Znalazłem jedną bombę. Druga jest obok. No, znalazłem też drugą. ...130 punktów na start. A, no. Tylko nie wiem, wziąłem chyba Sledge'a. A ja Eszkę. Dobra. Tutaj fajnie do tego pokoju na B im wbić. A, no. Bo można, oni nas ostatnio załatwiali tutaj, nieźle. Jak ja mogę granaty nawrzucać jak coś. Okej. Okay. Czekaj, o to jest w ogóle, to jest masakra, wiesz? Castle nie powinien nigdy zabudowywać tych. Bo tutaj... Wiesz, ja to mogę... No tam im smoke rzucam. Tu nikogo nie ma chyba. Dobrze, można wbijać na to. Dobra. Kto ma u nas tego? Diffusa. Jakiś random chyba, kurde, niestety właśnie. Potrzebnie się facet tam wychylił. To jest plant. Gdzieś tu jest gość. Tak, jestem na pewno. Naprawdę, że... Mają też... Zdjąłem kamerę. Mocno obity troszkę. Patrzę się na to okno tutaj z twojej prawej strony, jakby co. Okej. A
No kurde, nie wierzę, strzelałem do kolesia, wiesz, centralnie. Nie wiem, jak on to... No ładnie. Może po kućkach. Nie wiem, po czym strzelałem, ale skutek jest pozytywny. Ładnie, żeśmy weszli, od razu dwa granaty wrzuciłem tam. Nie mieli łatwo. To trochę z refleksem niestety słabiej, ale weźmiemy sobie tak. No, całkiem przyzwoita runda. Zabrali mi mojego bandita. Ale jednak te gry, które żeśmy robili, wiesz, ekipa na ekipę, to one tak, tak wiesz, pomagają poznać te miejscówki, że to się w głowie nie mieści. To prawda. Fakt, że wybierasz te miejscówki, to już jest jakaś, wiesz... Jakoś się łatwiej zapamiętujesz. Zrezygnowali z tego na swobodnym, chociaż też jakby może to, wiesz, zapodali taką opcję, to też w zasadzie 75% czasu byłyby wybierane te same miejscówki, bo jak my graliśmy, to też raczej to samo przechodziło. No tak jest to troszkę bardziej randomowe może. Myślisz, że wbiją nam tak samo, jak myśmy bili? No jest takie prawdopodobieństwo. Mówisz, żeby nie zakładać tego kasla na te okna jednak, tak? Nie, bo to, wiesz, bo... Wiadomo od razu, no. Znaczy, wiesz, to raz, że wiadomo, nie? Ale inny problem jest taki, że wiesz, oni mogą sobie spokojnie podejść do tego okna i założyć ładunek, nie? A na takim zwykłym, jak zobaczysz przez szpary, to możesz go strzelać, nie? Kurde, też nie chcę tu jakoś nas zamykać niesamowicie. Bo jak ostatnio się tak zabunkrowaliśmy na tym B, to w zasadzie oni wchodzili i... Tak. Ja tutaj... Teraz tylko było. W pokoju obok zostanę, wiesz? Sobie przestrzeliłem dziury. I mam tu wizję na B bardzo dobrą. To ja tu pozamykam jeszcze. Tylko. Chyba tutaj wbili, na dole. Bo widzę, że jest... Coś z dołu strzelali, Deseczka. Ale... Eszka wchodzi. O kurde. Korytarze. Ale jasno jest przez te okna. Masakra, nic nie widzę kompletnie. No bo jest na razie spokój. Fuse. Słyszałem. Tam z korytarza tego snajperskiego mnie jeden gościu strącił, także to musimy uważać dalej. Dobra. Tu wbijają, widzę. Tak. Próbują okna rozbić. Czasami lepiej zabezpieczyć pokój, a czasami lepiej sobie zostawić na przestrzał dziury. Jest po prostu... Oni cały czas chyba wzmacniają tą różnicę, wiesz, oświetlenia z zewnątrz i w środku. Jeden z dołu. Tu po daszku ktoś chodzi. Chyba albo niżej. No kurde, po prostu nie widzę. Jakbym prosto w słońce patrzył. Świetny efekt, ale... Oznaczyłem go, jest w kuchni. Dobra. Okay. Dobra, jeszcze jeden. O cholera. Nie, kompletnie nie widziałem. No, slecz. On też tak trochę na ślepo strzelał we mnie. Ale mnie załatwił. Kurde, dużo bym dał za operatora, który ma coś w rodzaju okularów przeciwsłonecznych czy coś. Po prostu jest... No, światło niesamowicie daje po oczach. Ja już się poniekąd nauczyłem, żeby jednak się tam nie wychylać po głupiemu. Nawet już uciekam po prostu od tych okien, bo kiedyś jeszcze mnie kusiło naprawdę, żeby tam zajrzeć czy postrzelać na ślepo, ale to nie zdawało nigdy egzaminu. No, jeżeli już to robię, to przynajmniej dwa pomieszczenia staram się być za oknem, nie? Że nie z tego samego, bo wtedy od razu znajdą. Właśnie teraz przez dziurę zerkałem i jednego załatwiłem, i drugi mnie strzelił, ale tak właściwie nie widział mnie, tylko tak... Strzelał chyba na czuja w ten kierunek, z którego ja strzelałem. Trudno mi powiedzieć. Tu na pewno warto, jak się gra tak z randomowymi ludźmi,
Warto brać tego snajperka na altankę, bo... jest bardzo dobre miejsce. Zastanawiam się, czy jest jeszcze inne miejsce tutaj, które można strzelać do środka. Jest z drugiej strony chyba. Są takie wyniesienia, ale nie jestem pewien do końca. Wydaje mi się, że tutaj... na górze są. Na piętrze. Trochę lagowało jakby. Ojej, nadziałem się na tego ICM-a. O, strasznie laguje coś. A to u mnie. Już wiem co. Nawet. To mi laguje. Dropbox ściąga. To insertion. Get back to bedroom and workshop again. The diffuser has been secured. Your mission is to locate and defuse a bomb. Dobra, to... te same pomieszczenia chyba, prawda? No, tak, najpewniej, tak. Bo zobaczymy, gdzie Castle wystawił te. Już zniszczone. O kurczę. Ja tam je tylko znaczy nam to. Tam jesteście. Tam jest koleś? Na B jest dwóch. Jeden ma strzelbę. Położyłem dwóch, tylko że... Jeden przeżył. Z dwóch zostało? Tak, on jeden. Weź za tarczą. To nie jest ten, którego zraniłeś? Wiesz co, trudno mi powiedzieć, bo ja tam poraniłem całą masę ludzi i... Diffuser is online and active. Nie wiem, czy tu C4 nie ma. Uważaj, C4 z prawej. Nie, to nie tyle C4, co prąd. Nie, tam jeszcze jest C4. Świeci się. O tu. Albo to smoke jest. Nie? Koleś jakiś. No tu się go nie spodziewałem, że on tak długo tam siedział. Na co on czekał? Niewiarygodny po prostu. Poszło całkiem zgrabnie to. No ładnie. 6 kili. A,